dłoń, czy gdzie? Podoba wam się? Tak. Ładnie, nie? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczerze mówiąc, tak aż nie uwierzyłem w to, co zobaczyłem. Byłem zaskoczona, że wtedy no niezbyt było ładnie, ale teraz już tak no bardzo dobrze jest. Cieszę się z mojego pokoju, bo bardzo lubię różowy, no i też szary, nie? No i to do mnie pasuje, no i będę miała mniej sprzątania niż teraz miałam. Czuję, bo wiem, że to jest tak nasza jakby, ale będzie po prostu łatwiej. Mam jej tym wszystkim, tak. Teraz będzie na pewno lepiej nam żyć. W tych lepszych warunków, nie? Teraz mamy lepsze warunki niż wtedy mieliśmy. Wcześniej praktycznie zawsze wynajmowaliśmy wszystko. Tak. To co ciężko było, raz był ten problem w ogóle z mieszkaniem, że przyjęli. Tak dużo, tak liczą rodzinę. Tak? Co nią nie? Kto jest? Kto to jest? Kilka dni temu oglądałam zdjęcia. Tego, co tu było. O, to wzięłaś? A co udało nam się stworzyć? To marzyło o takich pokojach swoich, żeby mieć swój kąt, gdzie się uczyć, bawić się chociażby, bo każdy z nich jest w innym wieku. Jedne są mniejsze, drugie już takie dorosłe. Także ciężko jest ich rozdzielić, więc teraz chyba będzie dużo łatwiej. Myślimy o tym, żeby urządzić też różnymi dodatkami dzieci, które mają ulubione też zabawki swoje. Cieszymy się z tego, że już nie będziemy musieli nigdzie się przemieszczać, że już osiądziemy tutaj na stałe i to chyba jest dla nas najważniejsze. Tak
takie poczucie bezpieczeństwa chociażby dla dzieci. Dzieci są najważniejsze, dla nich jest wszystko robione. Dla nich walczyłam z przeciwnościami losu i mama! Wiele doświadczyłam też przez ostatnich kilka miesięcy. Ale bardzo dziękuję wszystkim. I za dobre słowa, i za wsparcie mnie, i tobie, Ada, za to, kiedy przyszedł dzień załamania, ty byłaś przy mnie. Tobie, Asia, która zawsze mnie wspierałaś. Fundacji Fabryki Marzeń, bo dzięki nim nasze marzenie się naprawdę spełniło. Państwu Kijakowie, dzięki nim pojawiła się ekipa budowlana, która by nie oni wszyscy. Wiem, że jeśli dobro się daje, to dobro wraca. Wszyscy są bardzo ważni. Tak samo tutaj też nasi sąsiedzi, ekipa rządząca, czyli wójt, gmina. W remoncie pani Magda. Brawo! I Tomek, drugi wolontariusz z własnej woli, nie przymuszony przez żonę. Trzeci, pan Ramzes Pawłowski. Brawo. Pan Ramzes Pawłowski to wykonał większość prac budowlanych, które trzeba było tutaj zrobić, łącznie z wykończeniem całego tego lokalu. Tomek powiedział większość, ponieważ część prac wykonał nieobecny dzisiaj z przyczyn niezależnych pan Marcin Olszewski, czyli mąż Beaty, ojciec dzieciom, i on tutaj bardzo dużo pracy włożył. Wczoraj nawet razem tutaj pracowaliśmy. Podziękowania dla firmy Szynaka Meble. Miał być przedstawiciel, ale chyba nie dojechał. Nie ma. Meble dla dzieci do pokoi na piętrze. Pan Michał Szynaka. Przekażecie. Pan Artur Herold, wójt gminy Zglewo. W imieniu pan sekretarz. Ale sekundkę, bo dla pana sekretarza też jest oczywiście. Tutaj naszym częstym gościem. Sporo pan złożył, żeby to się udało również. Nadzorował. Firma Fakro i pan Piotr Wrosz z firmy Fakro. Firma Fakro wykonała, przekazała okna. Castorama Corin Limousin. Materiały. Na 12 tysięcy potem schody jeszcze. Firma Purmo. Firma Purmo przekazała nam grzejniki. 7 grzejników. Na całą górę. Dagwood. Firma Dagwood to organizowała wszystkie dostawy łącznie z materiałami. Tak. No nie, to nie jest. Wasi ludzie, ale wasi ludzie. Co ludzie są dalszy część? Firma Kamcar. Kamcar. Kompanii Eurobud, tak? Eurobud HF. Mojego szefa. Dziękuję szefie. Kamcarowi też dla ciebie. PPU Ola. Ola Kaliska to fundowała tutaj to okienko, które tam jest. Przewieźli, targali. Pan Rafał Wachowiak. O, to nasz pracownik. To bardzo dobrze. Dla pana Rafała. Pan Rafał był tutaj kierownikiem. Pani Patrycja Sztańkę-Odebralska. To jest pani projektantka, która wykonała, jako pierwsza właściwie to była, zrobiła inwentaryzację tutaj całego obiektu. No i wszystkie projekty, których to zostało. Gdzie będzie kuchnia, gdzie łazienka. Pani Emilia Schulfer. To też koleżanka moja z Eurobudu, dziękujemy. Która była kierownikiem budów, również tutaj przyjeżdżała. Wiecie, wydaje się, że takie małe pomieszczenie i ten remont taki niewielki, ale zobaczcie, ile dużym jest. Ile ludzi musi być zaangażowanych, nie mówiąc o samych kosztach, co oczywiście jest najważniejsze, ale gdyby nie ci ludzie poszczególni, no to nic by się nie udało i chyba nie ma tutaj ludzi mniej albo bardziej ważnych. Pan Marek Domert, to jest firma, która wykonała całą drogę. Łącznie z podłączaniem przy nim. No to by się nie udało bez hydrauliki. Dokładnie. Daxam, no to samo mówi przez siebie. To jest firma, która montowała w tempie natychmiastowym okna dla pani Andrzej, bo ona nie da spokoju. I Alor. Izabela Babi. A to jest pani, która też finansowo jako jedna z niewielu wsparła. Nie no to podziękowania dla pana Jacka. Brawo. Słuchajcie, wszystkim wam dziękuję, którzy pomagali. Dziękujemy za szansę, że w ogóle otrzymaliśmy ten lokal. To dla nas było naprawdę bardzo ważne. Dziękujemy.